Siemanko, witam was bardzo leśnie, z tej strony Brankier, za to kolejny się na tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z Ski Jump. Tak, to bardzo ciekawa gra, można powiedzieć. Zagramy sobie właśnie w nią. Wczoraj był PES, słabo było, ale... Dobra, wybaczmy wam to, że było mało, ale dzisiaj musi być 20 wyświetleń. Nie ma takiej opcji, żeby nie było. Ale dobra, dzisiaj sobie zagramy w tą grę. Przed samym początkiem, zanim sobie zagramy multiplayer, bo zagramy sobie multiplayer, bo nie będę grał, bo zagramy sobie na przykład taki, można powiedzieć, jeden konkurs na skoczni. Bo mimo tego, może nie graliście w tą grę, może graliście, mimo tego ma takie sobie oceny. Dzisiaj sobie skoczymy na samym początku, a czemu by nie, na mamucie Vikersund. Mimo tego, no można powiedzieć, gra jest mało realistyczna. Mało ma zawodników z licencjami. Można skakać ponad 300 metrów, to chyba za chwilę wam pokażę. Bo mimo tego nie powiem, że jestem jakimś prosem w tej grze. No jak widzicie, trzeba sobie normalnie położyć zawodnika. Klika się dwa przyciski naraz, ląduje telemarkiem. Proszę bardzo, 307,5 metra. No bardzo mało realistyczne. Jakbyśmy skakali w 2070 roku, wygrywamy z tam jakimś Saumulainenem i Bauerem. No to co, no? No to tyle, no to będzie jeden odcinek z tej gry, bo jednak to byłoby głupie robić z tej gry serię. Oczywiście można zrobić Puchar Świata, ale bo jest bardzo łatwy ten Puchar Świata i nie warto go robić, bo jednak mimo tego tak mógłbym sobie nawet podać na ekstremalne, to i tak bym ich pokonywał. To taka logika niestety tej gry. Więc jedyny chyba normalną rzecz, jaką tutaj można robić, to jest po prostu granie, multiplayer. Oczywiście wygraliśmy pierwszą serię. Teraz mam nadzieję, o, reklama. Czemu pokazujecie mi reklamę wtedy? Dobra, ja chcę podnieść reklamę. Dziękuję. No tutaj nagrywarkę wezmę, żeby przeszkadzało jej. Skok finałowy. 317 metrów pierwszej serii na luzaku. Wiatr niestety w plecy, ale co to za problem. Położymy się na narty, ale będzie daleko. Będzie daleko. Wygrywamy ten konkurs. Na łatwiźnie. 302,5 metra, dwa skoki ponad 300, 495,92 punkty. Wygrywamy z dużą przewagą nad Masahi. Nawet nikt nie skoczył ponad 300 metrów. No tutaj to już inni skakali słabo. Tutaj nie skakali. No to dobra, my sobie wyjdziemy, bo jednak o to mi nie chodziło. Dzisiaj sobie poskaczemy multiplayer. Ale przed tym powiem, że gra ma naprawdę bardzo ciekawe opcje. Przed tym na przykład jeszcze, proszę bardzo, ma tryb retro, ma igielit. O, tutaj możemy skakać sobie w igielicie. No to skoczymy, będziemy skakać na igielacie. Na igielicie, czemu by nie? Skaczemy sobie multiplayer. Jak to będzie to wyglądało? No po prostu, sobie tak skaczemy, nie? I wszystko wygląda normalnie, nie? Skoczymy w Innsbrucku. Bardzo fajnie, że nam to dokładnie pokazuje, czy za późno się wybieliśmy. O tam kilka centymetrów, czy nawet o metry. Ale czy też ile skoczyliśmy. Co ja mówię? Ile skoczyliśmy, ile za późno, czy za wcześnie. Bardzo łatwo jest to sterowanie, można się łatwiutko nauczyć tutaj w tej grze. Nie ma jakichś tutaj pewnie żadnych problemów. Proszę bardzo, bijemy swój rekordik życiowy. 152 metry. Nie, dzięki. Kilka sekund nam jeszcze zostało. Nie, czekamy na następny konkurs. Czekamy aż ten timer. No po prostu. Czas się skończy. I proszę bardzo, jak tu dużo osób gra. Jesteśmy na trzecim miejscu. Więc powiem wam szczerze, że nawet mimo tego, że gra jest mało, aż tak mocno, czy nie mówię, że gra jest słaba, jest nawet dobra, ale jednak mimo tego, że gra jest mało, nie wiem, czy tak mało popularna, bo po tym fański jumping naprawdę oddało petardę, a niestety to będzie krótki skok, no oczywiście ciągnie, jak ciągnie ten skok skubany, ale tak skok rozczarowujący na pewno, 166,5 metra, no tak, przeskoczyłem skoczni w Engelbergu, ale jednak no na pewno tu mogłem lepiej się postarać, zobaczymy jak będzie teraz, nie wiem, sobie gdzieś tak do 10 też minuty, teraz za wcześnie wybicie, ale chyba to będzie dalszy skok. Tak, dalszy skok, no jednak, no dwa słabe skoki, więc chyba podium nie będzie. No
Tak, no słabe, no dla innych może być spoko. Znowu reklamy. I to niby GTA San Andreas, no na pewno już wam uwierzę. Dobra, pominiamy. O Jezu, jak upadł. Upadek. I czekamy sobie, ile to było, czy wygramy. Czy no wygramy to chyba mało, nie wiem, na 400 punktów, ale jest jednak podium. Trzecie miejsce znowu. No ale trudno będzie do Nino Stranta. Przechodzimy do kolejnego konkursu. Vikersund. No to świetnie. To właśnie mam tutaj timer. Tutaj w prawym górnym rogu koło wiatru. Ile mam... Ile mi minut sekund zostało do... Dobra, ładne wybicie. To trzeba kontrolować ten lewy pasek, bo jeżeli będzie na zielonym, jest ok. I będzie daleko. Będzie daleko. I będzie 300 metrów. Nie wiem, co to ta niebieska linia oznacza, jako święto? No chyba tak, bo gramy online. To czy nie wiem, bo gdy gram bez internetu tutaj, bo pobrałem tą grę wczoraj, czy po prostu było, to czy nie dlatego, że na siłę, o. Tylko po prostu przypomniała mi się taka gra, chciałam ją pokazać, pomimo tego, no... Inni mówią, że fański jumping, DS2, ale też, no są inne gry, które mimo tego, no to nie jest aż taka fajna, taka superancka, ale jednak warto sobie w nią zagrać. Zostało nam... O, 500 punktów zdobyliśmy. No moim zdaniem mamy szansę na zwycięstwo. 321, 311,5 metra. Dwa równe skoki. O, ten pierwszy był lepszy, ale moim zdaniem na spokojnie powinniśmy być na podium. I wygrywamy nad konkurs. Proszę bardzo. Nie chcę oceniać gry. Wygrywamy konkurs z dużą przewagą nad Andro. Nie wiem, co to... To poziomy, tak, to poziomy. Ale teraz kurczę WL. Kurde WL. Właśnie nagrywam ten film przed tym, czy już po tym, jak Granerud ma koronawirusa. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo jednak tak popatrzymy sobie, to świetnie, Granerud nie będzie skakał, ale kozak, nie? Bo, ale z drugiej strony to jeszcze nic nie przesądzone, bo było tak z Murańką i Kramer, że o, że Kramer miała niby koronawirusa, niby... pół pozytywny, albo chyba pół negatywny i... Czy, no i to było głupie, naprawdę, żeby przez jakiś pół negatywny test stracić plasą lidera. No Graner to na spokojnie, więc nie musi płakać, ale jednak no... Naprawdę go boli to mocno chyba, bo czuję się teraz jak Ryoju w 2019, nie? Tylko, że Ryoju już z żadnego koronawirusa, tylko przez sam sportową walkę przegrał. A on przegrał z koronawirusem. No ale no cóż, no na pewno Norwegowie teraz płaczą, bo zdobyli tylko jeden medal, nawet nie mają mistrza świata. Nie wiem, czy tam Johannes Klebo, bo mają tam jakieś Klebo. Trzecie miejsce znowu, kozak miejsce i gramy, skaczymy teraz w cyrku. Ale wracając do tematu, to jednak no, no naprawdę, no mimo tego, że my się cieszymy tutaj, że o, Granerud, a tymczasem może jeszcze my będziemy mieli koronawirusa. No mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale jednak... No na pewno, gdy go zdobędziemy, to na pewno nie będzie spoko i nie będziemy się tak śmiali i będziemy chyba płakali wraz z Granerudem i Norwegią całą. Ale nie wiem, czy mi się daje, że to było troszeczkę ustawione, nie? Bo za to, co Granerud robił. Czy nie, no, nawet i tak to była kresztową kulę, ale jednak z dużym niedosytem. Bo został tylko raz mistrzem świata w tym sezonie. Drużynowo w Mistrzostwach Świata w Lotach. Znowu reklama. No dzięki. Bardzo fajna piosenka. Nie chce mi się patrzeć na... Nie chce mi się... Do... Kilka sekund nam zostało. No spokojnie, powinno wyjść. Które miejsce? No moim zdaniem będzie podium. To jest pewne, że zdobędziemy podium, ale... Które miejsce to zobaczymy. Co? Nawet nie ma podium? Czwarte miejsce. Przegraliśmy z jakimś rokiem. O co? Co? No to dobra, no nie ma dramatu. Dobra, Tauplitz. Czyli Badmintendorf, kolejny konkurs. Jeszcze sobie takie dwa konkursy zrobimy. O, proszę bardzo. Wysoko, bardzo wysoko się leci. Będzie daleki skok. Bardzo daleki! 294,5, no było blisko 300 metrów. Może powalczymy. No ale jednak no, gra bardzo mało realistyczna, bo skacze się bardzo daleko. I to można powiedzieć, o, mocno za późno. Czy nie aż tak za późno, bo 60 cm to i tak mało.
Ale może jeszcze nie, nie będzie rekordu życiowego na tej skoczni. Ale 285,5 metra. Zostało nam 15 sekund. No te 50, 15 sekund wykorzystamy sobie na to, żeby zobaczyć, które miejsce będziemy mieli. Uwaga! I będzie podium, jest podium. I wygrana w konkursie, proszę bardzo. Wygraliśmy, ale minimalnie przegraliśmy, bo uznamy, że te 49, 49,85. Bo no jednak no, takie zaokrąglenie to byłoby bez sensu. I kolejna skocznia Mamucia Predazzo. Naprawdę, kto to wymyślił, że my skoczymy w Predazzo? I ktoś naprawdę. Czy ktoś mi powie, czy jest taka skocznia w Predazzo? Bo jakoś chyba nie widziałem. Jest rekord życiowy. 212 metrów. No tutaj na pewno 300 nie będzie. Ale jest jakieś tam może 200, tam 300 będzie. 8 centymetrów za wcześnie, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Rzadko się tutaj trafia, idealnie. Daleko! Będzie może 200! Chyba ten nowy rekord! 217 metrów! No nie, no opcji, musimy to wygrać. 15 sekund zostało. Jeszcze sobie zagramy turniej czterech skoczni, bo to ten tam też jest turniej taki. Ale troszeczkę słaby. Będziemy teraz później skakali z butami. Wyjdziemy sobie. Przepraszam, że jebam, ale nagrywam do tak rano. No i wygrywamy! Proszę bardzo. Ale też minimalnie, bardzo minimalnie z rokiem. Jesteś pewien? Tak, ale bardzo fajnie, że tutaj dobrze jest, tak dobrze. Cztery hills. Możemy też stworzyć swój własny turniej, co jest dużym plusem tej gry, ale skoczymy sobie w turniej czterech skoczni. Nie wiem, czy tutaj był tryb KO. Chyba nie było, ale popatrzmy, jak tu, czy jest tryb KO, czy nie ma. Za późno trochę się wybijemy, ale na spokojnie. Oj, oj, troszeczkę ta kreska mi spadła, ale na spokojnie tą zieloną linię pokonamy i będziemy liderami. 186 metrów. Jesteśmy liderami. Wygrywamy. Ale naprawdę musicie mi pokazywać się reklamy. A co to jest za gra? Kurde, no. Bardzo ciekawa gra. Może sobie ją kiedyś zainstaluję. Ale nie teraz. A może nie sobie zagramy? Czemu by nie? Może jakieś to ma serio z tego? Nie, no dobra. Bez żartów. Dobra, gramy. Kolejny skok. Chyba nie było trybu KO. O Jezu, nie, 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 jeszcze ciągnie, 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 nie będziemy liderami, kozak. Ale patrzcie, 0 centymetrów za późno, a kreska nie była. 11 miejsce dopiero, nie ma trybu KO, a szkoda. Stoch jest liderem. Stoch przez same H, no to nieźle. No dobra. Skaczemy kolejny skok. O, 1 metr za wcześnie teraz, no to kozak. Dlaczego to jest tak, Jezu, jak to jest głupie. Leć. Będzie dobra, na no spokojnie będziemy liderami i będzie mały awans chyba. Zobaczymy to ile. Czy na buty nie są aż takie łatwe. 184 metry i nie będzie podium! Piąte miejsce dopiero! Proszę bardzo, indywidualny turniej. Dobra, na spokojnie powinniśmy w Garmisch-Partenkirchen. Ale Garmisch-Partenkirchen się zmieściło naprawdę. Ale dobra. Numer udało się dobrze się wybić. Jest wysoko. Dostajemy noszenie, mimo tego, że chyba wieje tak troszeczkę. Nie, dobra, wieje pod narty. I na spokojnie, z dużą przewagą. 172,5 metra jesteśmy liderami. Wróciliśmy Krausego. Jesteśmy. Spoko. Ale oczywiście można tu sobie ustawić zawodników, można im zmieniać oczywiście plastrony, można im zmieniać oczywiście, no prawie wszystko, można im zmieniać po prostu jaki poziom mają, bo inni mają łatwy, średni, trudny, ekstremalny, bardzo łatwy. No i też można ich zmieniać, jako że my będziemy nim grać. I może nawet teraz jest nowy rekord na tej skoczni. 169 metrów. Jednak nie, nawet nie było 200. I znowu reklama, ale dobrze, że tutaj można szybko pominąć. Się ale dobra. No grałem kiedyś Top Eleven. No nawet była spoko gra na Facebooku, sobie grałem. Ale później sobie ją pobrałem na telefon, ale znudziło mi się, bo jednak mimo tego robienie tego samego, czyli robienie treningów i robienie składów, to byłoby troszeczkę głupie. No dobra. Okej. O, ale będzie daleko. No rekord to nie będzie, ale
169,5 metra. Jest to oczywiście skok na prowadzenie. Wygramy po pierwszej serii. To koniec? Kozak, wygrałem. Dobra, wiecie co, to... Dobra, nie chce mi się robić tego turnieju. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie jutro. Jutro będzie turniej czterech skoczni w Innsbrucku, a pojutrze w Bischofshofen. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie.